kuć. Może my łapa. Opa! Może? Jepa! Kawa, daj. No jak się mam ikę, no? Ika ręka, da? Kurczeczki proszę zdjąć i lejemy tutaj. Moja motywacja, żeby tu zostać w tej fundacji, to jest chyba ze życia też mojego. Z wiadomości od rodziców, że Romowie w tamtych latach chodziły do szkoły specjalnej, bo byli koromami. Co ty jeszcze, Reka? To ty będziesz robiła zdrowie, tak? Dobra, to co, robimy? Robimy. Naprawdę chcę, żeby te dzieciaki na ludzi wyszły i nie tylko stereotypy, że Rom to wiadomo jakie stereotypy. Trzeba właśnie łamać te stereotypy, bo mamy bardzo dużo młodzieży tutaj, którzy chcą się kształcić i małymi krokami zawsze wszystko możemy zdziałać. Powołanie zespołu interwencyjno-asystenckiego jest kolejnym, ale na pewno nie pierwszym takim obszarem działania fundacji w stronę dialogu. W lipcu tego roku udało nam się otworzyć Dzienne Centrum Integracji dla osób romskiego pochodzenia, przede wszystkim z Ukrainy, ale mam nadzieję, że nie tylko. Tutaj pracujemy już nad takimi modelami wsparcia, które wybiegają poza podstawowe potrzeby. Nie tylko interwencje, ale też takie wsparcie, które pomoże tym osobom poczuć się dobrze w społeczeństwie polskim. Czyli wszystko to, co spowoduje, że będą włączeni, a nie wykluczeni z życia społecznego w naszym kraju. Bardzo duża praca jest przy takim czymś, żeby rodzice zaufali, że przyjeżdżają, nasza cała kadra przyjeżdża po te dzieci, żeby dowieźć ich właśnie do naszego centrum. W fundacji zajmuje się pracą z dzieciakami. No i to, co jakoś dla mnie było bardzo przejmujące i takie super do obserwowania, to to, jak te dzieci same o siebie się troszczą i uważają na siebie nawzajem. Cześć, Dariusz Radek. Super. Hej, to było w ogóle niesamowite, bo dzięki temu jedna dziewczynka, która miała tam, nie wiem, z 2 latka czy 3 latka, mogła sobie w pełni uczestniczyć w zajęciach, bo jej 7-letnia siostra brała ją do toalety, kiedy trzeba było, jakby totalnie przejęła takie obowiązki za nią. Ja czułam, że ja tam jestem, bo ktoś musi ich odprowadzić do domu, ale oni byli tak skupieni na sobie, tak jakby opiekowali się sobą, że tak w wieku od 2 do, nie wiem, 15 lat po prostu jest taka mega bliska relacja rodzinna. Dla nich to jest fajne, że ktoś się nimi interesuje, że ktoś pyta, jakby co słychać. Myślę, że czują jakiś rodzaj zainteresowania. Wiara w nie jest jakoś super istotna, że tak dużo czasu i energii, jakby w ogóle w fundacji myślimy o tym. To jest dla nas bardzo ważne, żeby to miejsce i tą naszą grupę interwencyjną współtworzyć z osobami ze społeczności. Jest to dla nas absolutnie fundamentalne. Pracując w tych ośrodkach wspieramy społeczność, ale też wspieramy instytucje, które na przykład nie mają wypracowanych narzędzi czy konkretnych strategii pracy ze społecznościami. Także my tutaj działamy też dwutorowo. Ta edukacja jest dla nas bardzo ważna. I też my po pewnym czasie możemy puszczać pewnego rodzaju sytuacje, ponieważ ci pracownicy, pracowniczki wiedzą, jak rozmawiać, jak wspierać, biorą pod uwagę te wszystkie kwestie kulturowe, które też są bardzo istotne, ale też chcemy przeciwdziałać temu, żeby postrzegać te osoby przez pryzmat tego, że są ze społeczności, co jakby wiąże się też z dużą ilością stereotypów. Chcemy działać przede wszystkim integracyjnie, żeby te osoby tutaj w tym systemie zafunkcjonowały. Po to jest ta asysta, po to jest ten zespół. Wyłączony ma niestety telefonu. Jego znamy od około 2 tygodni niecało. No. Sam pochodzę z tej społeczności. No, ja jestem w stanie pomóc. Tak samo jak inni ludzie starali się pomagać mi. 2 dni temu miałem sytuację na Dworcu Wschodnim. Gdy pomogłem 2 rodzinom, gdy poznałem ich, no to nawet bali się ze mną rozmawiać po romsku. Więc to było naprawdę dla mnie takie, otworzyło mi oczy. Aż drastyczne to było dla mnie, jak ludzie z społeczności boją się być sobą. Taka praca interwencyjna, której się podjęłam, w dużym procencie sprowadzała się do wizyt lekarskich. Rada, osoba romska, którą wspieram, przeszła między innymi hospitalizację w
w otwockim szpitalu chorób płuc i gruźlicy. No i parokrotnie odwiedzałyśmy ją tam z córkami. Córki rady no, jakby odczuwają ulgę związaną z tym, że nie są w mieście i z tym, że są w ruchu, z tym, że jakby nie czują się jakoś unieruchomione czy uwięzione. I na przykład to była taka okoliczność, kiedy jedna z nich, starsza, lat 23, zaczynała mówić o przeszłości. To znaczy na przykład wspominała miejsca w Ukrainie takie, które jej przyszły na myśl, które Otwock jej przypominał. I też zaczynała myśleć o przyszłości, tak jakby się na chwilę wyrywała z tego kontekstu niewiadomej i zawieszenia. I started to work with a foundation right after I fled from Ukraine because of the war situation. We were visiting together with my team many reception centers. We encountered many Romani people, and what they were explaining to us was very upsetting and frustrating, to be honest. We saw some segregations happening in reception centers where Romani people were in a more disadvantaged situation than other Ukrainian refugees. We actually don't pay much attention to the diversity and to other people who are also Ukrainians but from other ethnic groups. Many Romani people, they still don't feel safe in the neighboring countries, including Poland. We have to make sure that those people, they feel comfortable, they feel secure. And that's actually why we opened the Romani Community Center in Warsaw. Pracujemy pewnego rodzaju model i pracujemy grassrootowo ze społecznością romską i myślę, że już możemy pochwalić się przynajmniej kilkoma bardzo pozytywnymi efektami, które śmiało mogą być multiplikowane w różnych innych miejscach, ale pokazujemy też, że tak naprawdę możemy o wiele, wiele więcej, pracując nie na rzecz społeczności, ale też pracując ze społecznością i wsłuchując się w jej głos.